Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z lasu mamy bardzo cudowny, słoneczny dzień. Postanowiliśmy wyjść na spacer przy tak cudownym dniu 33 na diecie, na poście męża. 33 dzień, czyli zostało ile? 9 dni? 9 dni. Będziemy się trochę ruszać, bo okazuje się, że w lesie jest dużo komarów. Już są komary, są konwalie. I tną, jakby w ogóle nigdy nie widziały człowieka. Tak. Takiego dokładnie. Dorodnego. Jakie mamy wrażenia na poście? Może tutaj oddajemy głos a propos wagi. Nie za wiele się zmienia, jeżeli chodzi o mój post. Nie ma jakichś tutaj rewolucji ogromnych. Ale chudzinka jest. Cały czas boli mnie tutaj w środku, w żołądku, czy tam w jelitach. Myślę, że to się po prostu oczyszcza. I co? No chudnie, tak, waga leci. Wymiary spadają cały czas. Ostatnio żeśmy się widzieli 6 dni temu, to od tamtego czasu poleciało kolejne 3 kg. No i z pasa pewnie też około 3 cm. Także fajnie. Co jeszcze? Kochani, pytacie na grupie o kilka ważnych spraw. Jedną z takich spraw jest depresja, że jest przeciwwskazaniem, jeżeli chodzi o dietę czy post warzywno-owocowy. Ogólnie jest, ogólnie ale jak jest, to jest ale na przykładzie? Tak jak w każdym pewnie przypadku, wyjątek stanowi regułę, więc ja leczyłem się prawie 2 lata, stany depresji i to były ataki paniki lękowej. I powiem wam szczerze, że w tej chwili jestem na diecie, nie biorę lekarstw i ataków nie mam. A przed dietą były? A i owszem, jestem czasami poddenerwowany, ale nie jest to nic jakiegoś takiego strasznego. Nie dochodzi do żadnych ataków. Cóż z mojej obserwacji wynika? Myślę, że bardzo dużo złego, jeżeli chodzi o depresję, robi cukier. Cukier. Jeżeli rzucimy się na cukier, to on powoduje u nas te stany lękowe, depresyjne i tak dalej. Wszystko pochodne, co z tym związane. Odstawienie cukru powoduje, że te stany u mnie na przykład no po prostu zniknęły, tak? To jest jedna rzecz. Oczywiście, żeby była depresja, to musi być kilka tych elementów, a nie tylko jeden. A to jest jakby jeden z nich. Drugi to, będąc na poście czy na diecie, musicie sobie trochę pomyśleć, co doprowadziło do tej sytuacji, że znaleźliście się w takim stanie. To jest gruntowna analiza siebie i gruntowna analiza sytuacji, które przeżywaliście w życiu. Cóż, no, każdy musi to przejść sam. Każdy musi sobie tą terapię taką sam przeprowadzić. I nawet jeżeli jesteście, leczycie się farmakologicznie, to no, niestety sama farmakologia wam nie pomoże. Musicie chodzić na terapię do terapeuty, z którym będziecie to przechodzić. Można to zrobić samemu, jeżeli ktoś jest na tyle silny. Jeżeli ktoś nie jest silny, to musi po prostu krok po kroku te etapy przejść i zacząć otwierać swoje wnętrze i szukać, skąd to się wzięło. Jak dojdziecie do tego źródła, przyczyny tego, co was boli i wpędza w ten stan, to wtedy po prostu musicie go pozamykać. Ale to najpierw trzeba to odszukać. Najpierw to trzeba odszukać, zacząć się z tym godzić, no i po prostu jakby puścić to. Niech to leci, niech to was uwolni, bo to są zaleciałości z przeszłości, które nie mają wpływu już w tej chwili, teraz, w tej chwili na wasze życie. Czy to było złe potraktowanie przez szefa, czy to była jakaś sytuacja, czy trauma w rodzinie, czy to była nieszczęśliwa miłość, czy zostawienie może jednej osoby przez drugą. To są wszystko sytuacje, które powodują depresję. Również wygląd czasami, biznes, wiele, wiele jest takich elementów. Musicie to sobie uzmysłowić, że to już minęło. To już przeszłość. Tego nie ma. To się nie wróci. Odciąć się od tego i zacząć patrzeć w przyszłość. Nie cofać się bez przerwy do tyłu.
bo pewne sytuacje będą powodowały, że te stany będą wracać. Tak, przez pewien okres, i tak. Polecamy, ale później trzeba książkę. Się po prostu oderwać od tego i iść do przodu. Nie odwracać się za siebie. Przeszłość nie istnieje. Nie mamy na nią żadnego wpływu, nie możemy tam nic zmienić. Więc nie cofajmy się tam, bo tylko brniemy niepotrzebnie i niepotrzebnie szukamy. I to nic dobrego nie przyniesie. Nic dobrego nie przyniesie. Dokładnie. Do przodu, tu i teraz odcinamy się od przeszłości i idziemy do przodu. Liczy się tylko to, co mamy w tej chwili. Cała reszta to przeszłość albo przyszłość, tak? Przeszłość już nie istnieje, a przyszłości może nie być, jak nie przeżyjemy dobrze tej chwili. Więc skupiajmy się na tym, co jest w tej chwili. Żyjmy chwilą, cieszmy się tym, co mamy dookoła, bo to jest ważne. Ja tak robiłem i no, chyba się udało, tak? I cuda się zaczęły dziać. Cuda się nas. Dzieją, tak, cuda się dzieją. Jeszcze jak dwoje zachęcamy razem, zachęcamy was do przeczytania tych dwóch książek. Jedna to Potęga Podświadomości, druga to Życie bez ograniczeń i no, tam jest wszystko, co jest potrzebne. Tylko zacząć to stosować. Dokładnie. Teraz tak, zapraszamy was do nowej grupy wyjścia, bo przygotowujemy się do wyjścia. Dzisiaj stworzyliśmy nową grupę, wyjście z postu, z diety, wsparcie i pomoc. Oczywiście nie kłócimy się na tej diecie i wspieramy się. Każdy jest indywidualny i każdy może mieć głupie pytania, więc na te pytania bierzemy sobie za cierpliwość i odpowiadamy każdemu, nawet na głupie pytania, albo... I jeszcze jedna rzecz. Nie atakujmy się nawzajem, bo nie wiemy, czy ta druga osoba, która jest na diecie, czy na poście, jakie sytuacje ona ma. My być może, że przygotowywaliśmy się już wcześniej, że już mamy świadomość, że nie powinniśmy jeść mięsa, czy cukru, czy skrobi. A osoby, które przystępują do diety, czasami są nieświadome, jest po co ciężko to robią. Nie mają świadomości, co tak dobrego ta dieta może wnosić, więc one muszą dojrzeć do pewnych rzeczy, do pewnych decyzji. Dajmy im czas. Trzeba ich nauczyć, jak wspierajmy ich. Czasem. Nawet jak się komuś uda tydzień tej diety, to już jest dużo dla organizmu. Teraz tydzień, przygotuje się, zrobi później 2 tygodnie, a może zrobi od razu 40 dni. Któż to wie? Dajmy im szansę. Jak będziemy krytykować, to zrazimy tą osobę. A po co? Przecież to nie o to chodzi, tak? Wspierajmy ich, ale nie krytykujmy. Nie krytykujmy. Dokładnie. Co jeszcze mamy do powiedzenia? Co jeszcze mamy? O grupie wiemy, tak? O grupie wiemy. Patrzcie w bloga. Pod każdym filmem dajemy link do bloga. Dajemy link do obu grup. Będziemy dawać do najważniejszych rzeczy, żebyście mogli sobie wszystko łatwo znaleźć. Na blogu znajdziecie przepisy i na wychodzeniu z diety, i na poście. Także no myślę, że staramy się pomagać jak możemy. Miejmy nadzieję, że to... Dziękujemy za komentarze, dziękujemy za to, że to doceniacie, to co robimy. Motywuje nas to coraz bardziej. W ogóle jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, że tak fajnie odbieracie nas i jesteśmy waszym wsparciem. To jest dla nas bardzo fajne. A tu mamy z tyłu babcię i Filipka. Szybko przemknęli. Uciekają! Mieli poczekać, aż nagramy film. Okej, przemknęli. Dobrze. No to co, tym akcentem? Mężu, ile kilogramów od początku diety do końca? Dużo, no, dużo, dużo. 96 kilo w tej chwili ważę. A zaczynaliśmy od 108. 108, także... Zobaczcie, 12. Jaka chudzinka. Twarz się poprawiła, jeśli chodzi o placę. Wygładzona. Mięśnie... Lepsze samopoczucie. Tak. I słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby się ruszać. Żeby się ruszać, bo wtedy ten organizm bierze właśnie z tkanki tłuszczowej i nie bierze jałka nie bierze z mięśni wtedy. To bardzo ważne. I dostajecie więcej dostajemy energii. Więcej kopa. Jak będziemy leżeć, no to... To będziemy ospali. Tak jak w tym piśmie, tak, świętym. Kto ma mało, to będzie miał jeszcze mniej. A kto będzie miał więcej, kto ma więcej, to dostanie jeszcze więcej. To samo jest z tą energią. Jak dużo jej tracimy,
to odzyskujemy właśnie dużo. A jak siedzimy i to zapotrzebowanie energetyczne jest słabe, no to robi się coraz gorzej, tak? Także starajmy się ruszać. Mamy dużo rzeczy do tego, żeby uprawiać ruch. Możemy chodzić, możemy spacerować, tak? To jest jedna forma. Możemy jeździć na rowerze, możemy chodzić sobie z kikami, możemy biegać, jak ktoś bardziej zaawansowany. Mamy basen, możemy sobie tą żabką czy kraulem, jak ktoś lepiej pływa, popływać. Możemy pożyczać psa od sąsiada. Dużo rzeczy. Możemy się pobawić z dziećmi. To już jest ruch, to jest bieganie. Ale nie siedzieć w fotelu i nie leżeć w łóżku. To są rzeczy, które nas wyciągają, tak, zabierają nam energię i tej energii nie będziemy mieli, jeżeli będziemy siedzieć. Bardzo fajnie jest czytać książkę na przykład właśnie taką, jeśli chodzi o pracę i o własny rozwój, o pracę nad głową i własny rozwój w lesie. Można sobie wziąć kocyk, czy usiąść sobie na pieńku, przygotować sobie jakieś warzywka i czytać sobie książkę. Bardzo fajnie relaksuje. Także dużo czytajcie, wspomagajcie się też filmami z YouTube'a. My staramy Wam się podsyłać różne filmy. Na PRIV też osoby do nas piszą, więc też staramy się podsyłać. W tej drugiej grupie, w trzeciej grupie Kulaj w Żyj Świadomie, tam będzie takich więcej takich świadomych filmów, którzy dla tych osób otwartych, które chcą pracować nad głową. Także co? Cóż, no, to pozdrawiamy wszystkich serdecznie. 33 dnia. I już teraz odezwiemy się 42 dnia. Chyba, że coś wydarzy się niesamowitego, to wtedy nagramy jeszcze, dla Was. Jeszcze chciałam. Przepraszam, jeszcze chciałam o świadectwach powiedzieć. Bardzo Was prosimy, ponieważ mamy jest wiele osób, takich niedowiarków, które nie wierzą w ten post, a chcielibyśmy pomagać ludziom, chcielibyśmy, żeby się leczyli, żeby nie szli na operację, tylko najpierw stosowali post. Więc róbcie sobie zdjęcia, róbcie sobie dokumentację całego postu, co Wam pomogło, co Wam nie pomogło, zdjęcia przed, zdjęcia po. Jeżeli nie chcecie twarzy, to róbcie sobie same od szyi, żeby nie pokazywać kto, co i jak. Ale naprawdę warto, bo musimy pokazywać ludziom. Ludzie nie wierzą, że może im się odbudować Hashimoto, znaczy tarczyca, że może im się odbudować chrząstka w kolanie. Negują to, a ja to wierzę 100%. I wiem, że tak jest. I musimy to przekazać ludziom wszystkim. Jeszcze tutaj chcieliśmy zaznaczyć, że moja siostra jest po diecie i czekamy teraz na efekty. Też postaramy się nagrać świadectwo z nią. Nasza mama, czyli teściowa, też poszła na dietę. Już możemy to ogłosić, bo wytrzymała już 16 dzień dzisiaj. Jest też bardzo chora. Zrobiliśmy zdjęcia i też będziemy się starać nagrać jej świadectwo po poście. Także przesyłajcie na maila te posty, zdrowe żywienie, diety@gmail.com. Pod filmem też jest kontakt do nas. Przesyłajcie te świadectwa, musimy pomagać dalej ludziom i propagować to, że to pomaga, żeby się wszyscy ratowali. Tak. Tym akcentem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć, papa. Trzymajcie się.